Witam Państwa w kolejnym odcinku. Mamy nasz nowy event, czyli Psychic Spectacular. Zanim przejdziemy do jakichś tam, jakich mamy tutaj questy, co tu się dzieje, to shiny checki, bo trochę tego tutaj jest i Wam zaraz pokażę. Ja dzisiaj już pierwszego shiny eventowego, można powiedzieć, Pokemona zapałem i nawet się cieszę, bo brakuje mi trochę do rodziny tego. Nie mam na przykład jednego, że tak powiem, w specjalnym kostiumie. Możecie się domyślać, o jakiego Pokemona chodzi, ale ja Wam go zaraz pokażę. Może to jest shiny? Nie. Dalej tego nie mam shiny. To był shiny debiut na GoFestie, ja dalej tego nie mam. Chikorita może. Na szczęście Chikorita nie jest shiny. Nie cieszyłbym się, gdyby ta Chikorita była shiny. Nie ma co ukrywać. Growlite. Zwykły. Jak widzicie, mamy sunny weather w Gdańsku dzisiaj. Więc poksy eventowe nie mają weather boosta. Zaatakował. Ogólnie w tym momencie, jak to nagrywamy, jest Raid Hour, ale ja już swoją Lugię Shundo na levelu 50 mam, więc to Raid Hour sobie odpuściłem. Dobra, przejdźmy tutaj do rzeczy, czyli tak, Psychic Spectacular w Today jest. To możemy sobie, proszę Państwa, poodbierać trochę. I Ekanter będzie z... Nie sprawdzałem, jak ten quest wygląda, więc nie wiem, z czym jest Ekanter. Z Abrą. Abra też może być shiny. Dobrze, że nie jest, bo było na to Community Day jakiś czas temu. Dzisiaj tego całego questu nie zrobię. Trochę mi czasu, może nie, że szkoda, ale nie mam czasu, bo muszę jeszcze to, tamto. A poza tym jest mecz Polska-Anglia później. No i jak zauważyliście w specjalu, czyli ten właśnie quest związany z Hoopą między innymi, został odblokowany. Dalej możemy go tutaj, proszę Państwa, robić. I tu jest znowu Ekanter z Abrą. Na szczęście ta Abra nie jest shiny. No tu jeszcze większe CP niż wcześniej. Sprawdźmy w ogóle, co za IV jest. 5-6-4. No, takie sobie IV. I czy ja mam takie questy, że mógł Wam to pokazać? Tak. Jest bardzo dużo questów, jeżeli chodzi o Stardust, co mnie bardzo cieszy. Event naprawdę jest fajny, można w Stardusta trochę tutaj nazbierać. A tu mamy questa eventowego z Łubatem, czyli to jest prawdopodobnie 3 serca na bady. Dobra, Łubat zopany. No i tak jak mówiłem, w specjalu jest odblokowany dalszy ten, dalsza część tego questa. I w Today jest ten spektakularny research, że tak to nazwę, związany z tym eventem, na który w tej chwili mam jeszcze 5 dni i 1 godzinę, aby to sobie tutaj zrobić. Shiny, które ja dzisiaj zapałem i które Wam chcę pokazać. Uwaga, tak, jest to shiny Slowpoke. Niestety jego IV, jak zwykle przy szajniakach, najczęściej przy szajniakach, jest do dupy. Niestety tak już to, proszę Państwa, bywa. Jeżeli chodzi o raid bossy, to już mówiłem w wcześniejszych odcinkach. Ja Was zapraszam na shiny checki. No i będzie ta dzisiaj nasza specjalna ewolucja w dalszej części odcinka, która wymaga od nas właśnie pewnej rzeczy, którą Wam pokażę, bo może nie każdy jeszcze o tym wie. I pokażę Wam, że akurat jedną rzecz zrobili fajnie i ta jedna rzecz będzie pokazana na bardzo fajnej przebitce. I dajcie znać w komentarzach, o którą rzecz tutaj chodzi. Mam nadzieję, że ogarniecie. Ja lecę dalej. W ogóle jestem tak znowu na Politechnice. Zobaczymy, co my tutaj dzisiaj zrobimy. Na pewno nie będę robił tutaj jakichś tam power-upów. A może będę robił? Zobaczymy. Zobaczymy w dalszej części odcinka, co ja tutaj sobie jeszcze wymyślę. Nie mam zupełnie pomysłu, że, znaczy, może inaczej, pomysł mam. Nie mam jakiegoś ustalonego, że tak powiem, scenariusza, jak to ma wyglądać. Tylko po prostu lecę sobie normalnie na poksy i przy okazji nagrywam dla Was odcinek, który uważam jest taki miły i przyjemny dla oka.
okej, okay. Sami widzieliście, o co chodzi chyba, że na fotobombie jest Inkey, co jest spoko, bo tych Inkey jest mało. Ja uważam, że naprawdę Inkey musisz mieć lak, żeby go trafić. Teraz zobaczymy, jak u mnie z Inkeyami. 9 Inkeyów dzisiaj zapałem. Nie powiem, jeden jest z rajdu, z lura, z Incensa, przed chwilą na dziko na nagraniu i z fotobomby. I tego nawet chyba z fotobomby sparapuje, czy inaczej, zewoluuje, bo on jest spoko na PVP i może od razu go zacznę jakoś w niedługim czasie używać. I teraz musimy zrobić coś, czego jeszcze w Pokémon GO nie było, jest to nowość i cieszę się, że w końcu jest to coś, co jest, że tak powiem, oryginalnie w grach, bo na inne Pokémony, jak mi jedna osoba zwróciła uwagę w innym odcinku, również są sposoby i tych sposobów w jakiś ciekawy sposób nie było w Pokémon GO, ale tu jest. I musimy, proszę Państwa, zrobić tak. Obrócić telefon. I dzięki temu, że jest telefon obrócony, po prostu do góry nogami, a jak zrobię tak w czasie ewolucji, nie zniknie, tak? Aha. I widzicie, jest znak zapytania, 50 candy. Jak odwrócę, to dalej tak jest. Ale jak telefon nie jest obrócony, to musisz to ogarnąć. Ale ogólnie Inkey podpowiada nam, jak to zrobić, bo jak naciśniecie Inkeya, to on nurkuje do góry nogami. I o to w tym właśnie chodzi, że w oryginalnych grach Pokémon konsolę też trzeba było tak obrócić. Więc my obróćmy ten telefon. Jest ewolucja, więc możemy już spokojnie wrócić do telefonu normalnie, do trzymania go w sposób normalny. I uważam, że to jest naprawdę bardzo spoko. Bardzo fajnie, to jest, proszę Państwa, Malamar. Bardzo dobry Pokémon do PvP, naprawdę. Nie tylko, że ja polecam, ale każdy Wam to powie, że to jest bardzo dobry Pokémon do PvP. I nawet nie ma takich tragicznych statystyk. Ale jak tak patrzę, to on już chyba nawet byłby lepszy do Ultra. Może nawet byłby lepszy do Ultra niż do Greata. Ile na nim mogę mieć CP, tak do 1500? No zobaczmy. No i tak nie jest źle. Nie wiem, jaki to jest rank. Może dać w komentarzach, jaki to jest rank do Great Ligi. I dodatkowo, nie w rajdy. A wiecie co? Jak już mam zaproszenie. Nie będę robił tej lugi. Nawet nie mam remote'ów, nie mam końców doładowanych. Więc jak już tu jesteśmy, to zróbmy sobie tutaj. To jest quest na Drowsy na przykład. Jest taki fajny quest. Złap 10 psychicznych Pokémonów. I za niego na przykład jest Drowsy. Ale ja chcę wyjść tutaj, bo zrobiłem kolejną część. Część. Powiedziałem cześć chyba, nie część, ale część. Więc odbierzmy sobie nagrody. Ja wstanę bardziej tak. I tu mamy counter. Z czym? Z jakim Pokémonem mamy counter tutaj, proszę Państwa? Z Ralcem. Ralc może być shiny, każdy chyba o tym wie. Szybko na fast catchu. Ale nam podskoczył. Powtórka. Został złapany. Zobaczmy jego IV. IV do trade'a. Shuppet shiny? Nie. Shuppet ogólnie nie jest Pokémonem inwentowym, ale zauważyłem ostatniego czasu, że tych Shuppetów respi się dosyć sporo. Ja na przykład ostatnio zapałem jednego dnia dwa banet nawet, czyli ewolucję Shuppeta. I proszę Państwa, to było na tyle w tym odcinku. Ja chciałem Wam pokazać tą ewolucję, która moim zdaniem jest zajebista, że trzeba ten telefon obrócić do góry nogami, że to jest 100% nawiązania do oryginalnych gier Pokémon i naprawdę Niantic. Im więcej nawiązań do oryginalnych gier Pokémon w Pokémon GO, tym lepiej. We do? Na szczęście nie. Więc mówię Wam, i raczej Niantikowie, im więcej nawiązań do Pokémonów oryginalnych w Pokémon GO, tym lepiej jest dla gry. Naprawdę. A sprawdźmy jeszcze, że zapaliśmy jakieś setkę dzisiaj. No nie, setki nie. A shiny tego Wam pokazywałem. Jest ten Slowpoke. To by było na tyle. My widzimy się w kolejnych odcinkach.
I ja co mam powiedzieć? No życzę wam powodzenia na tym evencie, bo naprawdę tych inkei jest mało, a lepiej chyba trochę pochodzić te inkeje połapać niż robić je na rajdach. To było na tyle. Do zobaczenia, cześć.